Dziękuję Państwu, miło mi być w tym gronie. Dziękuję Jacku za zaproszenie. Nie ukrywam, że jako ginekolog trochę się czuję stremowany. Kiedyś jeden z profesorów medycyny ogólnej powiedział, mówię wolno, żeby ginekolodzy mogli zrozumieć, ale nie czuję się obrażony tym, bo uważam, że ginekolodzy też mają swoją wartość. W związku z tym mam nadzieję, że Państwo będziecie, tak powiem, mogli posłuchać mojego wykładu pod pewnym zainteresowaniem. Proszę Państwa, wyzwanie i nadzieje. No, powiem szczerze, że tych wyzwań jest coraz więcej. Co do nadziei, to trudno mi w tej chwili powiedzieć, że one są w polskiej rzeczywistości bardzo tak istotnie brane pod uwagę z racji urzędowych pewnych elementów. Jak Państwo widzicie, stale wzrasta ilość nowotworów. A tutaj mamy przede wszystkim na pierwszym miejscu raka błony śluzowej trzody macicy, Jest to nowotwór, który, jak Państwo widzicie, mimo wysokiej zapadalności ma dosyć niski odsetek zgonu, a więc można powiedzieć, że rzeczywiście jest to dobrze leczący się nowotwór. Największy problem mamy z rakiem jajnika. To jest rak, który rzeczywiście, jak mówią osoby, które zajmują się tym problemem, ale z dystansu, jest cichym zabójcą. On nie jest cichym zabójcą. Zawsze można powiedzieć, że jakieś symptomy i objawy daje, tylko rzeczywiście one nie są wyraźne. Często ci chorzy trafiają do różnych specjalistów, przez długie miesiące są leczeni w sposób, powiedzmy, bezradny czy bezskuteczny, aż wreszcie trafiają do właściwego ośrodka, gdzie rzeczywiście mają kwalifikowaną pomoc, niestety często dosyć późno. I dzisiaj ten rak jajnika nadal mimo wszystko zbiera bardzo wysokie żniwo. Niestety możemy powiedzieć, że mimo różnych działań w zakresie diagnostyki, jak również terapii, niestety w Polsce mamy dosyć niski odsetek wyleczalności tego nowotworu. Gdzieś w granicach 30-35%, proszę mnie dobrze zrozumieć, polskie statystyki nie są dokładne. Natomiast 10-15% lepsze wyniki mają ośrodki, które mają w krajach dobrze zbudowany system. System, który rzeczywiście predysponuje do tego, że chorzy od samego początku trafiają do wysoko wyspecjalizowanych placówek, gdzie od początku otrzymują właściwą drogę, zarówno diagnostyki, jak i terapii. I tak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Holandii, gdzie są zbudowane pewne systemy, ten tak zwany odsetek 5-letnich przeżyć nawet w zaawansowanych rakach jajnika dochodzi do 50%. Dzisiaj możemy powiedzieć, że bardzo istotnym elementem jest właśnie nie rozproszenie, tylko pewnego rodzaju element związany z budowaniem systemów, że lekarz przekazuje odpowiednie ręce, kolejne, że tak powiem, rzesze pacjentów, a nie zaczyna się zastanawiać nad pewnymi problemami, które są niekiedy zbyt trudne dla pojedynczego, niezbyt doświadczonego ośrodka. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj właśnie chciałbym Państwa uwagę zwrócić przede wszystkim na ten nowotwór, który rzeczywiście sieje duże spustoszenie. Jakie dzisiaj chciałbym z Państwem omówić tematy? No oczywiście opracowanie nowych technik diagnostyki i metod profilaktyki. Profilaktyka w ginekologii, szczególnie ginekologii onkologicznej, jest bardzo istotnym elementem, aczkolwiek z tego czasu też onkolodzy i ginekologiczni traktowali tą profilaktykę z pewnego rodzaju niechęcią. Uważam, że niewłaściwie powinni się również to włączyć. Coraz więcej jest ośrodków, które rzeczywiście mają odpowiednie strategiczne, powiedzmy, narzędzia do tego, żeby tą profilaktykę prowadzić. Profilaktyka jest rzeczą nadrzędną. Medycyna naprawcza, uważam, powinna być na drugim miejscu, szczególnie tam, gdzie faktycznie mamy te metody profilaktyki skutecznej. Opracowanie nowych terapii i wreszcie leczenie z intencją zachowania płodności. Profesor, ten problem w Polsce nie istnieje, ponieważ my coraz częściej wykrywamy nowotwory kobiece u osób młodych, kobiet, które rzeczywiście wchodzą w swoją, że tak powiem, ścieżkę życiową, albo wreszcie z punktu widzenia tak zwanego demograficznego. Często ludzie odkładają sprawy prokreacji na trzecią czy czwartą dekadę życia. Wtedy rzeczywiście ten współczynnik zachorowalności na niektóre nowotwory zaczyna wzrastać. I jest pytanie, jest wątpliwość, czy rzeczywiście możemy leczyć ludzi, nie tylko kobietę, ale również mężczyzn, z zachowaniem płodności. Ten problem nazywa się na świecie onkofertility i na pewno ten temat on powinien być również zauważony w naszym kraju. Niestety na ten temat mówimy sporo, natomiast nie ma odpowiednich kroków, które by w jakiś sposób w tej chwili nam mogły pewne rzeczy już odpowiednio i systemowo ustawić. Proszę Państwa, nowe techniki diagnostyczne, no PET-CT i użycie nowych radiofarmaceutyków. PET-CT od pewnego czasu jest takim, powiedzmy, znakomitym narzędziem do działań w zakresie diagnostyki nowotworów, ale oczywiście zazwyczaj używamy jednego radiofarmaceutyku, a mianowicie glukozy.
nie zawsze ta glukoza jest dostatecznie specyficzna i czuła, żebyśmy mogli pewne rzeczy określić. To dotyczy również nowotworów ginekologicznych, gdzie na przykład są pewne elementy związane z spóźniającym stanem zapalnym i w przypadku wykorzystania glukozy możemy mieć pewne problemy z różnicowaniem, czy ten tak zwany element, który świeci, w cudzysłowie mówię takim podobnym językiem, to jest rzeczywiście ognisko nowotworu, czyli jest to jakieś ognisko, które jest w procesie zapalnym. Dzisiaj nowy radia farmaceutyki i w niektórych ośrodkach te nowe radia farmaceutyki, jak węgiel radioaktywny, czy ewentualnie tymidyna są produkowane i te niewątpliwie ośrodki mogą zdecydowanie z większą dokładnością i specyficznością pewne rzeczy oceniać. To również dotyczy ginekologicznych. Węzeł wartowniczy, co to jest? To jest taki węzeł właściwie pierwszego spływu. Najczęściej stosowane te techniki były w urologii, w nowotworze prącia, czy ewentualnie w czerniakach. Dzisiaj coraz więcej również tego typu elementów mamy w dostępności ginekologów. Dlaczego? No, możemy sobie wyobrazić, że otwarcie przestrzeni zaokrzewnowej, czyli usuwanie węzłów łonnych, to jest zabieg, który pozostawia pewien ślad. Najbardziej istotny oczywiście w nowotworach piersi, gdzie często mieliśmy do czynienia z tak zwaną słoną łacizną, czyli wyraźnym obrzękiem ręki. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to samo dotyczyło ginekologii, chociaż nie było to aż tak wyraźne. Ale jeżeli my możemy dzisiaj przy pomocy pewnych technik, między innymi fotodynamiki, która jest w tej chwili testowana w moim ośrodku, możemy ocenić ten węzeł, który jest pierwszym potencjalnie węzłem spływu i określić śródoperacyjnie, że tam nie ma komórek nowotworowych, to jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko tego tak zwanego dużego zabiegu, bo go nie będziemy wykonywać. Jeżeli w tym węźle nie znajdujemy komórek nowotworowych, to de facto nie musimy wykonywać niczego więcej i ta osoba rzeczywiście ma wyraźną korzyść, przede wszystkim z racji tego, że jest mniejszy zabieg, a równie bezpieczny i dokładny, to już dzisiaj możemy powiedzieć, że są na to wieloletnie doświadczenia, a jednocześnie no, cały ten cykl rehabilitacji, różnego rodzaju no, sprawności operacyjnej jest dużo szybciej nabywany. Oczywiście również metody z użyciem laparoskopii. Ja tu mówię laparoskopię, bo w Polsce niestety, ale mamy przede wszystkim laparoskopię, te tak zwane techniki operacyjne, jak na przykład roboty, właściwie nie funkcjonują. Mamy jeden ośrodek, który jest wyposażony w robota Da Vinci w Polsce, jest to ośrodek wrocławski, który niewątpliwie część tych zabiegów robi, ale nie w takiej ilości, jaką koledzy zaplanowali. Myślę, że techniki właśnie innowacyjne, mało inwazyjnej chirurgii z wykorzystaniem robotów byłyby szczególnie w onkologii, w niektórych lokalizacjach bardzo potrzebne i tu nalegamy niewątpliwie na nasze organy tak zwane urzędowe, żeby rzeczywiście ten temat również nie był pomijany, tylko żeby można było te elementy wdrożyć do naszej codziennej działalności medycznej, szczególnie w onkologii. No i znakowane jest to przeciwciała, czyli przyczącego zlokalizowanej tkance nowotworowej. Nowe technologie, które pozwalają nam dokładnie, rzeczywiście, czy w miarę dokładnie zlokalizować rozprzestrzenie nowotworu i na tej podstawie rozpocząć właściwe postępowanie terapeutyczne. Nowe techniki profilaktyki. Proszę Państwa, no profilaktyka pierwotna przeciw wirusom bladawczaka ludzkiego, oczywiście szczepienia ochrony dawnej dziewczynek, coraz częściej mówimy o chłopcach i to niewątpliwie przynosi swój odpowiedni skutek w postaci zmniejszenia tak zwanych elementów dysplazji, czyli stanów przednowotworowych szyjki macicy, co konsekwencji może również wpływać na zmniejszenie ilości przypadków raka szyjki macicy, chociaż nie ukrywam, że nie jest to szczepionka przeciwko rakowi, żebyśmy dobrze to w tym momencie podkreślili. Niestety skutecznych metod profilaktyki raka jelita, czyli tej największej naszej bolączki, największego wyzwania ginekologii onkologicznej, nie posiadamy. My możemy powiedzieć, że dzisiaj są pewne elementy, które prowadzą nas w kierunku lepszego zrozumienia biologii tego nowotworu. Wiemy, że prawdopodobnie miejscem powstania transformacji nowotworowej jest jajowy, więc stamtąd zaczyna się, że tak powiem, ta cała historia powstawania nowotworu jajnika, ale tym niemniej no, takiej metody profilaktyki dzisiaj nie posiadamy i jest to rzeczywiście pewna ułomność. Prace trwają, mam nadzieję, że będą one owocnie postępowały i będziemy mieli coraz więcej na ten temat dowodów, które przyspieszą właśnie odpowiednie ukształtowanie tych działań profilaktycznych. Lekiem, który został w pewnym momencie bardzo mocno wyeksponowany w ginekologii onkologicznej jest bevacizumab, czyli przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko nowotworowemu czynnikowi wzrostu. I jest to przeciwciało, które stosuje się od pewnego czasu u chorych z rakiem jelita, ale w ostatnich, że tak powiem, latach
również przedstawiono doświadczenia dotyczące raka szyjki macicy, i to zarówno tego przerzutowego, czyli bardzo zaawansowanego, jak również nawrotowego raka szyjki macicy. Ogólnie można powiedzieć, że to działanie, mówiąc generalnie, powoduje zmniejszenie rozmiaru, zmniejsza liczbę nart, a więc ukrwienie tego nowotworu zmniejsza się, co w jakiś sposób wpływa na mniejszą dynamikę procesu. No i połączenie, połączenie leków klasycznej chemioterapii w raku szyjki macicy z bevacizumabem, czyli z tym właśnie przeciwciałem, powoduje to, że mamy rzeczywiście zwiększenie skuteczności terapii. Na ostatnim ASCO, czyli na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, pokazano wyniki badania randomizowanego o symbolu 240, które pokazało, że w tej grupie rzeczywiście leczonej łącznie z bevacizumabem i chemioterapią te wyniki leczenia są wyraźnie lepsze, chociaż to na pewno jeszcze dalekie od satysfakcji pełnej. W ramach raka jelita mamy też dwa zakończone badania, które są, no, powiedziałbym, w pewnej części opracowane. Jeszcze mamy do opracowania wyniki ogólnych przeżyć, ale widać z tego, że tak zwane czasy wolne do nawrotu są wyraźnie dłuższe w grupach u chorych, u których ten preparat był stosowany. Również jest badanie, które pokazuje, że terapia podtrzymująca w nawrotowym raku jelita może się właśnie też sprawdzać z wykorzystaniem bevacizumabu, może to być przyczynek do tego, żebyśmy znowu w tych akurat przypadkach mieli skuteczniejszą terapię. Szereg nowych czynników jest również antyangiogennych stosowanych w ginekologii onkologicznej jako próby, testy kliniczne. One oczywiście częściowo są również i w polskich ośrodkach, także tutaj nie ukrywam, że mamy kilka badań w Polsce, które w tych grupach międzynarodowych prowadzimy. Jest to zachęcające, że nasz kraj jest również wybierany do działań w tym zakresie, między innymi AGO-OVAR-12, jest to badanie, w którym uczestniczy mój ośrodek. W każdym razie są to nowe technologie. Następnym elementem, który jest z tych leków celowanych, o których mówił profesor Rutkowski, to tam rzeczywiście w jego specjalności te leki są bardzo istotnie poprawiające wyniki leczenia, to są inhibitory PARP-u, czyli takie leki, które mogą rzeczywiście powodować, że uszkodzenia nici DNA nie są naprawialne, więc ten tak zwany efekt letalny tego tak zwanego działania jest dużo szybszy. Te inhibitory PARP-u zastosowane szczególnie u osób z mutacjami genów supresorowych BRCA1 czy BRCA2 pokazują, że rzeczywiście te elementy są wyraźnie skuteczniejsze. I coraz częściej mówimy o takiej zwanej terapii już, prawda, nastawionej na konkretny przypadek, czyli na konkretnego człowieka. My wiemy doskonale, że nowotwór to jest bardzo niejednoznaczna choroba, niejednorodna choroba. Zależy to nie tylko od samego kształtu i pewnego rodzaju uwarunkowań tych, które zniesie w sobie sam nowotwór, ale również i elementów, które są związane z gospodarzem, a więc wszelkiego rodzaju uwarunkowania, czynniki wewnętrzne, które funkcjonują w naszym organizmie, są pewnego rodzaju osobliwością, która powoduje, że ten kontakt nowotwór-gospodarz może być bardzo zmienny. Dlatego tutaj bardzo istotną rzeczą jest to, żebyśmy rzeczywiście starali się wypracować i w tym kierunku idą wszystkie badania, albo większość badań, żebyśmy mogli rzeczywiście leczyć już nie w sposób zunifikowany, tylko bardzo, bardzo konkretny poszczególnego pacjenta. Oczywiście komórki macierzyste, a mianowicie to są te elementy, nad którymi również prowadzone są badania, prawdopodobieństwo, że są to właśnie te elementy, które powodują możliwość szybszego nawrotu choroby, jak również to, że są one mało chemiowrażliwe, to są to te czynniki, przynajmniej teoretyczne, które powodują, że warto w tej chwili pracować nad tymi właśnie komórkami macierzystymi nowotworowymi i dużo środków tym się zajmować. Sporo też zamieszania w cudzysłowie, tego pozytywnego zamieszania, było 2 czy 3 lata temu, związane z tak zwaną chemioterapią dotrzewnową hypertermiczną, tak zwany hyper. Między innymi w kilku czasopismach ukazały się wręcz, że tak powiem, entuzjastyczne artykuły na temat hyperu, jak to będzie rewolucjonizował wyniki leczenia raka jelita czy nowotworów ginekologicznych. No, powiem szczerze, na pewno ta metoda ma swoje zastosowanie, ale w bardzo wybranych przypadkach. Niezwykle, że tak powiem, wybranych przypadkach. Osiągnięcia tych ośrodków, które zajmują się
tego typu leczenie, między innymi profesor Schubert-Becker w Bostonie, to są lata pracy, gdzie bardzo dokładnie ustalono kwalifikacje do leczenia. Niezwykle precyzyjnie wypracowano grupy pacjentów, których można rzeczywiście uzyskać efekt terapeutyczny. W związku z tym podjęcie się tego typu działań wymaga od przede wszystkim ośrodka zdefiniowania, bardzo istotnego zdefiniowania, kogo będziemy leczyli i jak będziemy leczyli, z użyciem jakich preparatów. Jeżeli to się robi w sposób precyzyjny, dobrze skonstruowany, to niewątpliwie można uzyskać bardzo dobre efekty. I nie ukrywam, że tutaj przedstawiłem efekty badań, które poszczególni autorzy w poszczególnych latach prezentowali. Widać, że rzeczywiście te wyniki są dosyć imponujące. Ale jeszcze raz podkreślam, to jest bardzo istotne, żeby wyspecyfikować pacjentów, odpowiednio włączyć kryteria, kwalifikacji do takiego leczenia. I to rzeczywiście jest właściwie głównym elementem kwalifikacji do takich, powiedzmy, nowych terapii, żeby można było uzyskać dobre efekty terapeutyczne. No i wreszcie teraz chciałbym skoncentrować się nad tym tematem leczenie z intencją zachowania płodności. Wiele kobiet w Polsce pyta, czy można leczyć skutecznie nowotwory, ale z zachowaniem płodności. Pamiętam lat temu, około 20, byłem na jednym z zjazdów w Wenecji, gdzie jeden z już wtedy sędziwych profesorów, profesor Darjean z Paryża, mówił, proszę Państwa, ja leczę raki szyjki macicy u kobiet i pozostawiam im narząd rodny. I pamiętam, że jak pan profesor Darjean ten wygłosił wykład, przynajmniej 3/4 sali wyszło. Bardzo było, że tak powiem, duże poruszenie, jak to raka szyjki macicy z pozostawieniem narządu rodnego, to jest wariat. Tego człowieka nie będziemy słuchać. Po czym się okazało, że środowisko medyczne po kilkunastu latach, kiedy pan profesor Darjean pokazywał swoje wyniki i pokazywał rzeczywiście, że to jest leczenie nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne z punktu widzenia długodystansowego, ludzie się powoli przekonywali. I dzisiaj dzięki temu, że taki właśnie człowiek, nie on pierwszy, ale bardzo skrupulatnie działający i bardzo precyzyjnie ustawiający pewne elementy, zdołał przekonać środowisko medyczne, że w onkologii więcej nie znaczy lepiej. Możemy powiedzieć, że jest wiele kobiet na świecie, które dzisiaj, mimo że chorowały na raka szyjki macicy i do inwazyjnego raka szyjki macicy, ma dzieci. No, jest to niewątpliwie wielkie osiągnięcie i to również mogę powiedzieć, że jest to osiągnięcie dyscypliny, którą ja reprezentuję. W Polsce, jeżeli chodzi o nasze statystyki, między innymi w województwie mazowieckim w 2007 roku, do 40 roku życia mieliśmy ponad 300 zachorowań na raka szyjki macicy, z czego 35 kobiet to były osoby w wieku poniżej 30 roku życia. Na Mazowszu było tych oczywiście pacjentek nie, ale widać z tego, że problem istnieje. To nie jest kwestia kilku pań, to jest kilkuset pań. A więc trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ten problem jest istotny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy pewne metody, właśnie między innymi trachelektomię. Na czym polega ta trachelektomia? W przypadku raka szyjki macicy możemy usunąć ten fragment chorej, że tak powiem, chorego narządu, części narządu, bo szyjka macicy należy do całości do macicy, razem z przymaciczami, razem z węzłami płodnymi, pozostawić ten fragment narządu rodnego i dać szansę na to, żebyśmy mogli rzeczywiście pozostawić plany prokreacyjne pacjentki nadal otwarte. Proszę Państwa, w onkologii zawsze istotną rzeczą jest nie tylko wprowadzenie metody, ale również sprawdzenie i bezpieczeństwo tej metody. Jak widać, liczba ciąż w tych publikacjach jest stosunkowo imponująca. Proszę zwrócić uwagę, dobrze oczywiście zakwalifikowane przypadki, bo są pewne znowu rygory, precyzyjne rygory, które świadczą o tym, że my możemy wybrać grupę, która z tego modelu może skorzystać. Nie wszystkie kobiety dzisiaj kwalifikujemy do trachelektomii, bo uważamy, że niestety, ale jest pewna granica, która może niestety być niebezpieczna w momencie, kiedy ją przekroczymy. Takim granicznym punktem było 2 cm raka, w tej chwili jest do 3 cm. No w każdym razie widać z tego, że przy dobrze zakwalifikowanych przypadkach tych tak zwanych nawrotów, czy zgonów, czyli tych tak zwanych złych punktów końcowych jest wcale nie tak dużo i one są prawdopodobnie podobne, jeżeli chodzi o ich częstość, a jak w przypadku klasycznych technik. No i co jest istotne, proszę Państwa, prawie połowa tych kobiet mogła donosić ciążę. Oczywiście jest wyższy odsetek wcześniejszych,
zakończeń ciąży. Nie jest to oczywiście metoda, która daje 100% gwarancję, że kobieta urodzi dziecko w terminie, ale tym niemniej jest to niewątpliwie szansa. W Polsce mój ośrodek do tej pory wykonał 13 przypadków, ja opublikowałem 2 lata temu, 11 pierwszych przypadków. No, powiem szczerze, że nasze polskie normy są troszeczkę inne, jeżeli chodzi o normy tak zwane społeczno-socjologiczne. Muszę powiedzieć, to z pewnym takim elementem refleksji negatywnej, że często jest tak, że kobiety po tego typu leczeniu tracą bardzo szybko więzi rodzinne i partnerów. Nie wiem, z czego to wynika, ale myślę, że z wychowania, z pewnych więzów kulturowych. W każdym razie mogę powiedzieć, że w tym materiale tylko jedna kobieta właściwie urodziła dziecko. Niestety większość z tych pań, nie miałam tutaj ochoty już dodatkowej kolumny zamieszczać, ale straciła swoich partnerów życiowych. No i to jest pewnego rodzaju problem, czy rzeczywiście w naszym kraju nie należy w tym zakresie również podjąć pewnej akcji edukacyjnej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o guzy, guzy jajnika, są pewne formy guzów, tak zwane guzy graniczne, które właściwie dotyczą właśnie młodych kobiet i w większości przypadków są rozpoznawane do 30 roku życia. Jeszcze 10 lat temu bardzo radykalne leczenie, usuwanie macicy, usuwanie jajników. Często kobiety miały, proponowały również chemioterapię. Okazało się oczywiście po pewnym okresie i analizach, że to nie ma większego sensu, że można tym kobietom proponować leczenie zachowawcze, czyli zachowawcze w sensie usunięcia samego guza z pozostawieniem narządu rodnego. Wyniki zarówno w zakresie nawrotów, jak i zgonów są absolutnie imponujące i możemy powiedzieć, że możemy tą metodę zachowawczą stosować jako powszechną metodę i oczywiście, jeżeli kobieta ma plany prokreacyjne, warto również w tym zakresie jej pomóc. Rak jajnika, no są oczywiście to choroby już bardzo poważne i nie ukrywam, że w przypadku raka jajnika mamy tutaj kilka analiz, które pokazują, że w wybranych grupach, szczególnie tych grupach bardzo wcześnie rozpoznanych, gdzie były te pacjentki leczone w pośrodkach, które dysponują przede wszystkim doświadczeniem, jak również świetną kadrą, możemy stosować w wybranych w przypadkach metody leczenia zachowawczego. No oczywiście ryzyko nawrotu czy ryzyko zgonu w tych przypadkach jest większe, ale również część tych kobiet miała szansę na urodzenie dzieci, a więc odpowiadając spełnienie swoich instynktów macierzyńskich. Guza germinalnych jajnika to też dotyczy przede wszystkim młodej grupy osób. Też możemy powiedzieć, że w wybranych przypadkach możemy stosować techniki leczenia zachowawczego i też nie jest to istotne, że za każdym razem musimy kobiecie proponować leczenie niezwykle rozległe, chirurgiczne, uzupełnione różnego rodzaju technikami leczenia uzupełniającego, bo w wielu przypadkach pod warunkiem, że pacjentka jest leczona w wysokospecjalistycznych ośrodkach, gdzie jest precyzyjny, że tak powiem, diagnostyki, tym również histopatologiczny, tutaj układ do pana profesora Kortka. Niezwykle ważna jest rzeczą, ważną rzeczą jest to, żebyśmy rzeczywiście mieli coraz większą liczbę dobrze wyszkolonych patologów w zakresie onkologii i myślę, że w tym kierunku te tak zwane działania pana pionu również będą skierowane, żebyśmy mogli rzeczywiście jako klinicyści liczyć na świetnych diagnostów. I wreszcie rak endometrium, czyli ten nowotwór, który coraz częściej wyprzedza właśnie we wszystkich populacjach inne nowotwory ginekologiczne. I znowu mamy też grupę pacjentek, które trafiają przed 40 rokiem życia, które mają rzeczywiście ochotę jeszcze spełnić swoje plany macierzyńskie. I czy można stosować leczenie farmakologiczne w wybranych przypadkach, bardzo dobrze rzeczywiście udokumentowanych, tam gdzie rzeczywiście jest dobrze przeprowadzana diagnostyka, łącznie z bardzo wysoką specjalistyczną diagnostyką obrazową, patologiczną, możemy takie leczenie stosować. Oczywiście ryzyko nawrotu po zakończonym leczeniu jest większe i to musi również mieć świadomość zainteresowana osoba, że taka formuła jest dopuszczana, ale jednak jest pewne ryzyko tutaj niestety, ale musi być bardzo dobrze prowadzony dialog i jednocześnie współpraca z pacjentem, żeby nie było żadnych niepokojów i jednocześnie też niewłaściwych elementów w sensie niespełnienia oczekiwań. I to tyle chciałem Państwu przekazać. Mam nadzieję, że przynajmniej w części wypełniłem treścią Państwa, że tak powiem, kwestie ginekologii onkologicznej. Na pewno nie na wszystkich tematach mogłoby się skupić, więc jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to skupię. Mam nadzieję, że jeszcze będę w stanie uzupełnić tą wiedzę, jeżeli to Państwa interesuje. Czy są jakieś
jasności, niedosyt. Proszę bardzo, pan redaktor Kornelicki. Pan profesor wspomniał o partnerach, że opuszczają te chore kobiety. W jakiej są okoliczności? Że kobieta zachoruje i partner ją... Pan rzeczywiście, ja zachoruje o tej grupie pacjentek. W 80% te związki się... To jest środowisko jeszcze. To jest macicy, to tak, nie jest, że tak powiem, średni, bo, znaczy chorują również... Z punktu widzenia, że tak powiem, społecznego, to rzeczywiście były to osoby z mniejszych miejscowości, ale niezwykle, że tak powiem, istotną rzeczą było to, że to nie były osoby o podstawowym wykształceniu. To były osoby, które przynajmniej średnie wykształcenie miały. Ich partnerzy byli również osobami, które skończyły przynajmniej się miały naturę. W każdym razie 80% tych związków się rozpadło, co dla mnie było pewnego rodzaju przerażenie, bo na początku była ta tak zwany entuzjazm, tak, chcemy leczyć, chcemy tego, będziemy myśleli jeszcze o dziecku, po czym po 2-3 miesiącach po zakończeniu terapii ja się dowiaduję, że partner mnie opuścił, bo jestem, nie wiem, już niedobra, jestem, że tak powiem, popsuta. Mniej wartościowa. To jest, proszę Państwa, super ciekawa rzecz i myślę, że warto też, żebyśmy kiedyś na ten temat porozmawiali. Że choroba nowotworowa jest często katastrofą rodzinną. W naszym kraju niestety często się to zdarza. To znaczy chory nowotworowy jest postrzegany jako mniej wartościowy, jako uciążliwy, mniej atrakcyjny. Kwestia seksualności chorych nowotworowych jest bardzo ciekawym zagadnieniem i myślę, że też sobie kiedyś porozmawiamy. Tutaj jutro chyba, nie wiem czy będzie Panie Marku, Pan Andrzej jest, bo go zaprosiłem i zaproponowałem. Młody człowiek, pacjent onkologiczny, który napisał świetną książkę i dlatego ja się zainteresowałem tutaj, że tak powiem, chcę wypromować też w tym środowisku, który między innymi pokazuje, mówi też o tych problemach. Myślę, że Pani Magda też często spotyka się z takimi właśnie tymi problemami niemedycznymi, tylko takimi właśnie psychologicznymi, socjologicznymi, które są jakby na obrzeżach naszych spraw, którymi my się zajmujemy i często my nawet nie wiemy o nich, bo nie każdy chory się otwiera oczywiście i opowiada nam o tym. I myślę, że to my widzimy wierzchołek Góry Lodowej. Tam się dzieje wiele tego typu rzeczy na pewno w tych rodzinach. Okej. Może jeszcze jedno pytanie. Jest? Proszę bardzo, pan redaktor Łotasiński. Można określić, jaki jest procent w niepełni uzasadnionych przypadków usuwania macicy? W przypadku chorób nowotworowych w Polsce. Ja nie potrafię tego. Bardzo mało się leczy zachowawczy. Znaczy generalnie możemy powiedzieć, że większość przypadków tych, które rzeczywiście wymagają leczenia chirurgicznego, jest realizowanych. Natomiast są niekiedy rzeczywiście sytuacje, to dotyczy młodych osób, gdzie nie podejmuje się tej decyzji tak zwanej, można powiedzieć, trochę bardziej ryzykownej, prawda? Czyli krótko mówiąc, idziemy pewnym schematem, a pacjentka pyta się, ale może mnie pan leczyć na przykład z intencją zachowania płodności? Nie, problem, w ogóle nie ma o czym mówić. Takie rzeczy się zdarzają i nie ukrywam, że często te pacjentki, które trafiają do mnie na różne konsultacje, my robimy wtedy oczywiście konsylium, jest to decyzja zespołowa, ale bywają sytuacje, kiedy rzeczywiście możemy powiedzieć, proszę Pani, po spełnieniu takich kryteriów, jeżeli wszystko tego, możemy się podjąć takiego działania, które nie będzie miało może takiego charakteru, powiedzmy, typowego, ale będzie to niewątpliwie elementem, który ma już jakieś uzasadnienie, można spróbować leczenia zachowawczego. Także ta statystyka nie jest mi tak dokładnie znana, ale myślę, że to jest w skali Polski no kilkadziesiąt przynajmniej osób, które mogą rzeczywiście mieć po bardziej wnikliwej analizie próbę leczenia właśnie z intencją zachowania płodności. To jest, proszę Państwa, w ogóle duży temat, ponieważ przez wiele lat w onkologii właściwie jedynym celem było uzyskanie wyleczenia. Dopiero od, no, powiedzmy, 30 może lat jednym z ważniejszych celów onkologii jest również zachowanie no, płodności w przypadku nowotworów ginekologicznych, oczywiście, ale bym powiedział zachowanie, generalnie mówiąc, czynności narządów i zachowania anatomii. I my odchodzimy od odkaleczających zabiegów tam, gdzie to jest możliwe. Bo nie zawsze maksymalne leczenie jest skuteczniejsze od mniejszego leczenia. I my w tej chwili stosujemy generalnie, no, paradygmat jest stosowanie minimalnego, skutecznego leczenia. W raku piersi odstąpiliśmy od amputacji tam, gdzie to możliwe, prawda? Jest wiele, no bo w raku krtani niekoniecznie trzeba krtani usuwać.
można liczyć to zachowawczo, nawet w stadium miejscowego zaawansowania, a przecież usunięcie krtani jest właściwie nieodwracalnym kalectwem. Rak odbytu, raka odbytu nie leczy się chirurgicznie w tej chwili. Tak? Dawniej raka odbytu jeszcze do 70., do połowy lat 70. to była zawsze amputacja odbytu i prawda, worektominy. W tej chwili już się tego w ogóle nie robi praktycznie. Leczy się tylko niepowodzenia leczenia zachowawczego w ten sposób. I można by podać parę innych przykładów. Właśnie ginekologia też staje się takim właśnie przykładem, gdzie można wyleczyć chorego bez kalectwa.